Siemano, witam wszystkich. Słuchajcie, lubię takie filmy. Lubię takie filmy na przekór. Za mną dwa powody do tego filmu. Okazało się, że po 8 latach, dokładnie, ten po 8 latach, ten po 4 latach, mają najlepszy uzysk miesięczny. Jest nowy rekord uzysku miesięcznego. No, także no jak to możliwe dla tych, co tam wróżyli, że po 5 latach te panele już nie będą działać. Nie, nie, nie. A te to no jeszcze nie mają 5 lat, także mogą jeszcze podziałać. Powiem wam, śmiechy śmiechem, ale też będzie w tym filmie gorzka prawda. Poczekamy do końca dnia, jak już słonko zajdzie. Powiem wam, co to są za instalacje, bo to są solar trackery, to nie są stacjonarne instalacje, są solar trackery, ale one cały czas stoją w tym samym miejscu i cały czas śledzą to samo słońce. Tu jest tylko i wyłącznie ile tego słońca było w danym miesiącu. No i długość dnia też się nie zmienia, no w maju, jak to w każdym maju, jest taka sama długość dnia co roku. I powiem wam, jestem zdziwiony, że dalej po tak długim czasie tak naprawdę udało się zrobić rekord, kolejny rekord miesiąca. Szkoda, że nie mam tych dwóch trackerów już osobno, bo one już praktycznie rok pracują razem, podpięte pod hybrydowy magazyn energii, ale mając wcześniejsze dane, wcześniejsze porównania, bifacjal kontra monokrystaliczne panele, mogę rozgraniczyć ich procentowość, najpierw procentowość całościową, a później to jeszcze troszeczkę rozciągnąć, bo średnio bifacjal od 10 nawet do 12% był lepszy od właśnie od monokrystalicznych w tym okresie czasu. No i powiem wam, jestem bardzo zdziwiony tym wynikiem po tak długim czasie. Także przejdźmy do instalacji, dzień się skończy, podam wam po prostu jakie były uzyski. My na razie lecimy z tematem, jeszcze się ładuje. I zacznijmy od tego. To jest solar tracker jednoosiowy o mocy 5 kW na panelach bifacjalnych. Rok powstania 2020. Uj, muszę patrzeć pod nogi. Budowa na kratownicy. Stały kąt 40 stopni. Także on sobie jeździ cały czas od wschodu do zachodu i później wraca z powrotem na wschód. No i jego problem delikatny to jest wieczorne zacienienie. No i dzisiaj chmurki przychodzą, także jeszcze coś dobijemy do wieczora. A tutaj jest pierwszy mój solar tracker. To jest 3,85 kW. Tutaj mamy zwykłe monokrystaliczne panele i moc 3,85 kW. Także takie dwa solar trackerki. Też ten jest stały kąt 40 stopni, tak samo się obraca jak ten tutaj z tyłu. Dają radę, ogarniają. Widać, że uzyski są duże w porównaniu do innych instalacji. Oczywiście teraz instalacje na przykład stacjonarne bifacjalu potrafią też bardzo fajnie uzyski wyciągnąć. Także wszyscy, co mnie pytają, czy budować solar trackera, to im odradzam. Mówię, róbcie instalacje południowy wschód, południowy zachód, bo ja, mówię tak gorzka prawda teraz będzie, ja jestem starym prosumentem, jestem jeszcze w netmeteringu i sobie teraz, że tak powiem, kolokwialnie się określę, odkładam na zimę. Ale już wszyscy, co są w netbillingu, niestety taka ilość energii, jak tutaj jest wyprodukowana, nic im z tej energii, bo to wszystko wciągnie energetyka, tak naprawdę wtedy się dla energetyki tą energię robi, a nie dla siebie. Nawet mając magazyn energii, bo ja mam 40 kWh wysokonapięciowy, na razie 15 kWh niskonapięciowy, ale co z tego, no to gdzie ja tą energię wepcham, jak te instalacje potrafią nawet 90 kWh zrobić dziennie, no nie ma gdzie tego upchać tak naprawdę i w netbillingu, jak to mówią, leżysz i kwiczysz, także jak ja przejdę na netbilling, to te instalacje przez lato będą zablokowane. Jedna będzie na południowy wschód, druga na południowy zachód, żeby tylko była energia na bieżąco, żeby się tam nie paśli na moim prądzie. A okres przejściowy, czyli od jesieni do wiosny, będą łapać jak najwięcej słońca. Także no niestety, solar trackery fajne, ale tylko w starym systemie. Jak to chce, nie buduje, nie ma problemu.
Także co mam więcej mam powiedzieć? Czekamy na koniec dnia i pokażę Wam, jaki jest uzysk. No bo ja jednak jestem zdziwiony, nawet po takim czasie. No i na dzisiaj tyle. Słuchajcie, jeszcze 800 W leci, ale to już taka końcówka, nie będzie miał wpływu na cały miesiąc. I słuchajcie, mamy tak. Mamy nabite 2170 kWh zużyte. To już przy okazji zużyte jest 387. Do sieci poszło 1763, z sieci 51. Bateria przyjęła 144, oddała 112. I tak, trzeba by to pomału. Znaczy ja już to policzyłem, już Wam powiem. Dla tych, co nie wiedzą, tutaj jest wysokonapięciowy magazyn właśnie do tego falownika. Na modułach z Tesli, 40 kWh pojemności. Tutaj mamy niskonapięciowy magazyn energii, 48 V. Tutaj mamy 15 kWh. Podpięte tutaj poddejaczka i regulator MPPT. Ale dzisiaj nas interesuje, mnie, Was, wszystkich w koło, jeden temat. Także dwa solar trackery jednoosiowe o stałym kącie 40 stopni, może tak będzie, o, tak będzie lepiej. Moc 8,85 kWh. Produkcja to jest 2170 kWh, co nam daje 245 kWh z 1 kW instalacji. Ale pasuje jeszcze to podzielić, bo tutaj instalacja 5 kW jest na biwacjalach, jest 4-letnia, a tu jest 8-letnia instalacja na panelach monokrystalicznych. I tak, fizycznie, żeby tak policzył to procentowo z... No, z wielkości instalacji także wyjdzie 57-43%, ale ja, wiedząc ze statystyk wcześniejszych, jak to kogoś to interesuje, to mu wyślę, nie ma problemu, linki do filmów z tego tematu i sobie poogląda. Ze statystyk wiem, że jest teraz różnica około 10, nawet ponad 10%, a przy takiej produkcji to nawet około 14%. Tutaj nie pamiętam, jaka wyszła, trzeba by to jeszcze na szybko ogólnie policzyć. I tak, i finalnie policzyłem tak, że instalacja 5 kW to jest 60%, a 385 to jest 40% całości. I tak nam wychodzi, że 5 kW wyprodukowała 1302 kWh, co nam daje 260 kW z 1 kW instalacji. To jednak panele bifacjalne robią robotę. A jakbym nie miał zacienienia na zachodzie, to by jeszcze było lepiej. I tutaj 385 wyprodukowała 868 kWh, co nam daje 225 kWh z 1 kW instalacji. I słuchajcie, tutaj u góry macie, tu już bez tego, bez lampy, tutaj macie wszystkie te lata. Oj, nie wiem czego, o, może będzie lepiej widać teraz. O, widzicie, tutaj jest. Od 2016 roku wszystko jest liczone i zobaczcie, najlepszy uzysk jeszcze instalacji 385 kW to było 823 kWh, a tutaj mamy 868 kWh, nawet po takim, że tak powiem, niekorzystnym policzeniu. I drugie tutaj, jak już na czerwono jest, już są wspólnie te dwie instalacje. Najlepszy uzysk to był 2061 kWh i to był czerwiec. Nie był maj, tylko był czerwiec. Zobaczcie, maj. W maju nie było jakoś tak nigdy szału, a ten maj pocisnął dobrze. Także różnica jest spora, o, no, 100 kWh praktycznie jest różnica. Czyli da się? Da się. Czego ma się nie dać? Nawet po 8 latach panele potrafią wyprodukować więcej energii, tylko muszą mieć do tego warunki, a nie, że wydajność spadnie i będziemy to wszystko, nie wiem, wyrzucać na śmietnik, co, kiedy to będziemy utylizować. Te panele mają 8 lat, jeszcze 20 lat będą wisieć i dalej będą działać i dalej będą dawać energię. I jak się na tyle słonecznych dni trafi, to mogą być kolejne rekordy. I tak samo jest z tymi bateriami, że o, pochodzi chwilę, powyrzucamy. Słuchajcie, one mają tam 6, 5, 4 tysiące cykli, tylko spada jakiś procent, a te baterie dalej działają. Tam prędzej te BMS, elektronika w nich klęknie jak ta chemia tak naprawdę w środku. No i co do tych trackerów, tak jak mówiłem,
Ja jeszcze mam z nich pożytek w lecie, bo w net meteringu tankuję, tak można powiedzieć, na zimę. Ale w net billingu niestety już nie jest to kolorowo i ja, mając już te magazyny energii, sobie tutaj testując to wszystko, i tak nie obskakuję za bardzo tematu, co ostatnio też pokazałem. Okres grzewczy tak naprawdę, 7 miesięcy okresu grzewczego i wyszło z tego, że mając to wszystko, tu to łatajstwo, dodatkowo tu jeszcze jest instalacja 2,4 kW pod ten niskonapięciowy magazyn energii, przy zużyciu około 8000 kWh tylko udało mi się pokryć 37% pobranej tej energii, resztę musiałem dobrać z sieci, także no niestety daleka droga, ale w rozliczeniu rocznym na pewno wyjdzie to lepiej. Zobaczymy, bo cały rok lecę właśnie na magazynach i teraz to o wiele lepiej wygląda. Także da się i będzie działało na spokojnie. Z mojej strony tyle, to tak było na szybko. Jutro się biorę za podsumowanie miesiąca, bo trzeba to wszystko podliczać. No i będzie dalej w koło Macieja, jak to mówią. I lecimy z koksem. Także szczęścia, zdrowia, pozdrawiam wszystkich serdecznie. Cześć.